Konferencja jest jakby złożona z dwóch części. Pierwsza część to jest kwestia profilaktyki i źródeł objawy przemocy, na co chcemy zwrócić uwagę słuchaczom, tym, którzy zajmują się na co dzień taką pomocą, aby poszerzyć ich wiadomości, żeby posłuchali i też zobaczyli, że po drugiej stronie stoi człowiek, który potrzebuje pomocy, nie tylko agresor, czy nie tylko ten, który realizuje przemoc domową. Przypadki przemocy w rodzinie zgłaszane są przez różne służby na terenie Zabrza, również przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wtedy zakładana jest procedura niebieskiej karty i pracujemy z taką rodziną. Jest to w skali roku kilkaset tych kart. Cała procedura niebieskiej karty jest też tak teraz skonstruowana, że fakt zaistnienia przemocy może być i jest zgłaszany przez jak mówię, różne służby. Oświatę, pracowników socjalnych, ośrodki zdrowia, oczywiście przez lekarzy, policja, no to jest jakby oczywiste. I wtedy taka osoba dostaje wsparcie w postaci pracownika socjalnego, kuratora, jeśli to jest potrzebne, policjanta. No i próbujemy chronić taką osobę i pracować z całą rodziną. Przemoc jest bardzo trudnym tematem. Często, gdy o niej myślimy, na pierwszą myśl przychodzi najbardziej zauważalna przemoc fizyczna. Podczas konferencji zatytułowanej Źródło objawy profilaktyka zachowań przemocowych, odbywającej się w klubie biznesowym Arena Zabrze, rozmawiano o wszystkich jej formach i przejawach. Przemocą jest przede wszystkim przemoc psychiczna. Ona jest nazywana molestowaniem moralnym. To powiedzenie nie jest znane w Polsce, ale myślę, że staje się coraz bardziej powszechne. Odpowiednikiem molestowania moralnego w rodzinie jest mobbing w pracy. Jedno i drugie przestępstwo, bo to są przestępstwa, dotyczą tego samego, dotyczą psychiki. Jeżeli zniszczymy psychikę ofiary, to ona zacznie chorować fizycznie i ona w końcu niestety umrze. W związku z tym mówimy o bardzo poważnych rzeczach. Cały proces molestowania moralnego trwa. To nie jest tak, że weszliśmy w jakieś środowisko i zaczyna się mobbing od razu i my tego nie rozpoznajemy. Wręcz przeciwnie, i my to poznajemy. Przeprowadzane wykłady przybliżały czynniki, z których może wynikać agresja, a jest ich naprawdę dużo. Agresja występuje tam, gdzie reguły są niejasne, gdzie trzeba zbyt intensywnie walczyć o swoje. Także będzie to najczęściej występowało na przykład wśród osób, które nie mają stałego źródła dochodu. One się czują zagrożone, więc ta skłonność do agresji jest większa. Prawdopodobieństwo agresji zwiększa się u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, czyli różnych narkotyków. Generalnie można powiedzieć, że każdy człowiek ma w sobie jakiś potencjał agresji, natomiast u większości z nas jest możliwa kontrola tej agresji, racjonalna, intelektualna kontrola. Także nawet jeżeli chcielibyśmy być agresywni, to nie robimy tego ze względu na pewne społeczne uwarunkowania. Dla osoby będącej ofiarą jakiejkolwiek formy przemocy najważniejsza jest pomoc. A jak pomóc? Mamy cały system pomagania. Trzeba po prostu mieć odwagę zgłosić się do kogoś, kto zna się na tych zjawiskach i współpracując, wspólnie rozwiązywać ten problem. I właśnie w takim celu powstał Miejski Zespół Interdyscyplinarny, któremu poświęcona została druga część konferencji. Świętujący swoje dziesięciolecie zespół służy diagnozowaniu przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu. W skład zespołu interdyscyplinarnego w Zabrzu wchodzą obecnie 23 osoby. Są to osoby z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z policji, z oświaty, ze służby zdrowia, z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z organizacji pozarządowych, z Towarzystwa Świętego Brata Alberta, Straży Miejskiej. Zajmuję swoją działalnością tak bardzo wiele dziedzin i pracujemy właśnie nad nawiązaniem jak najlepszej współpracy pomiędzy instytucjami. Nad sprawami przemocy, zwłaszcza przemocy w rodzinie, musimy się zajmować w zespołach z bardzo różnych dziedzin. I cieszę się, że w Zabrzu od dawna taka pomoc tym osobom jest udzielana. Można się do tego zespołu interdyscyplinarnego zgłosić i na pewno zostaną wypracowane takie metody, żeby ta osoba mogła tej przemocy w przyszłości uniknąć. Osoby będące ofiarami przemocy trzeba objąć wsparciem. Dlatego należy pamiętać, by zawsze być czujnym i jak najszybciej reagować na wszelkie jej objawy.